Siema mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Chciałbym was na początku poprosić, abyście zostawili tej każdy łapkę w górę. Znaczy zostawiliście, każdy zostawił po prostu łapkę w górę, bo chciałbym pobić tych rekord łapek. Jest to na moim kanale 2000 łapek w górę. Fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli teraz tu na przykład 2500. Jest to możliwe, jeśli się postaracie. A może was zachęci do tego, że rozlosuję wam w tym odcinku sponsora. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić suba na moim kanale, łapkę w górę oraz fajnie było, żebyście zostawili dzwoneczek. I musicie napisać swój nick w komentarzu, żebym mógł po prostu jakąś osobę do kolejnego odcinka wylosować. Jest to super sponsor na 30 dni, bo nie dodałem, tak, dostałem kod od Cajka i teraz 3 odcinki z rzędu będę tak losował, lub 2, no nie wiem, zobaczymy, ale dajcie łapkę tutaj. Osoba, która wygrała Super VIP-a z poprzedniego odcinka i screen komentarza jest w opisie, albo się wyświetla na ekranie. Jeśli właśnie nie wyświetla na ekranie, to jest w opisie, więc zerknijcie do opisu. Także no, co, pozdro. I no, pozdrawiam jeszcze osoby, które dawały mi itemki na tych ostatnich live'ach, oni się wyświetlają teraz na ekranie i do odcinka, no i tyle, dajcie łapkę w górę, subskrypcję i będzie spoko. Jak dobijecie 1500 łapek, to na live'ie robię fikołka, obiecuję, będzie fikołek na live'ie, normalnie, i to jeszcze nagram na YouTube'a, także dajcie łapkę, pozdro. Okej, także jeszcze tutaj tepam do pierwszej osoby, będzie to Domciks, także zobaczymy, czy mnie tutaj tepnie. Uwaga, panie Domciks, tepaj nie pan, halo, panie Domciks. O, zaakceptował mnie od razu, mam nadzieję, że mnie tepnie na jakąś tutaj wyrównaną klepę, a nie będzie tepał, wiecie, jakieś po kuboidach. Aha, jednak standardowo tepnął mnie w kuboid, a jeszcze gdzieś dodatkowo spadłem i w sumie nawet nie wiem, gdzie spadłem. A mianowicie gdzieś do jego na dół tutaj kuboida, tylko czy uda mi się stąd wyjść? O, to jest najważniejsze pytanie tego dnia. Dobra, wyszedłem stąd, ale gdzie jest ten typek? Aha, on poszedł do góry. No chodź tu, gościu. No co za ziomek. A, no tak właśnie myślałem, że się po prostu zbuguję w jakiejś tej koblarce, w sensie stoniarce. I dobra, lecimy z gościem, rzucę sobie tutaj, wysadzę, aby sobie tutaj rzucakiem ten kuboid, żeby on po prostu nie mógł koblować, bo to jest który poziom 49. Czyli gdyby nie ten rzucak, on by sobie normalnie mógł tutaj koblować, a tego chyba nie chcę, żebym tutaj zrobił jakieś nogi niepotrzebne. Bo moim planem na tego typa jest po prostu zabicie go, a nie, wiecie, bawienie się w jakieś nogi. Czy ten gość mi ucieka? Nie, no nie gadajcie, ten gość mi chce uciec. Serio? Ten gościu rzuca perły i chce uciec? Co za... Nie, to jest najsłabszy gracz, jakiego w życiu spotkałem. On ma 1017 ranku. Co on odpierdziela? On wszystkie pery zmarnował. Tak, wszystkie pery zmarnował. Co ten gościu odpiernicza? Halo, panie Domcik, co pan robi? Bij się pan. Nie, dla mnie lepszy... ten typek wyszedł lepiej na ten, który się ze mną bił. Aha, okej, okay, standardowy Ender Chestik jakiś. No i polizał. O kurde, ile on miał emeraldów przy sobie. Tej, opłaciło mi się go tu zabić. Także zostawcie łapkę za taką szybką akcję, bo... No patrz, ile tu jest emeraldów. Co? Normalnie, jak to leci na miniaturkę, tej, bez kitu. Tepnąłem do najgorszego, a zarazem najbogatszego gracza na Dragonie. No i patrzcie, mi chciał, kurde, ukraść te itemki. Wiecie co, ja sobie walę szybko tego seta i zbiorę te emeraldy. Aha, one po prostu już znikły, ale co. Także my się widzimy po prostu przy następnej osobie, no i pozdro. Okej, okay, tutaj typek Oniku G59 Tit pisze do mnie tepa, bo przed chwilą napisałem na czacie, do kogo mogę typa, i on właśnie tutaj napisał, ma jakiś fajny nick, więc może też będzie fajna klepa z nim. Mam tylko taką nadzieję, napisał do mnie 10 sekund, czyli pewnie chodzi tutaj, żeby poczekać na jakieś, wiecie, jego enderchesta. Jest to przy okazji sprawdzę, czy jest sam w gili, info TG. I tak, jest sam w gili, więc bez problemu mogę do niego tepać. Mam nadzieję, że nie zrobi mi tu żadnych nóżek, ktoś się ze mną będzie bił. Daję w tym odcinku graczom fory, dlatego że po prostu bije się na one clicku, tak jak wiecie z tytułu odcinka, taki challenge'ek. Nigdy takiego czegoś u mnie nie było na kanale, bo kurde, od 4 lat cisnę na makro i nie chcę mi się w ogóle włączać, więc wiecie, tak sobie stwierdziłem, że nagram. Ale czy on mnie tepa, ten gość? Napisał, że 10 sekund, a trwa jeszcze z 20 parę sekund i do niej przejdzie już. No to dobra, tepam do niego, czy on mnie tepnie, czy nie tepnie. Zjem jeszcze jednego z koksa. Halo. Tepa mnie, czy nie tepa ten gościu? Nie znaleziono gracza. Aha, okej. Tepa, czy nie tepa? No, ile mam czekać za nim? Jak widzicie, czasami te panie do graczy jest bardzo trudne, no ale wiecie, po 30 sekundach mnie zaakceptował. W sumie po 30 sekundach, po minucie mnie zaakceptował. I gdzie on tu jest? Zobaczcie, on jakiś... Tam chce jakieś nogi zrobić, o co chodzi? Gdzie ja jestem? W jakimś kuboidzie jestem. Czemu on jest bez seta? I czemu tu jest dwóch typa? O co chodzi? Dlaczego ten jeden ziomek jest bez seta? Ten nie ma butów, więc może mi się go uda zabić tutaj. No czekajcie, popatrzcie. On nie ma butów w sumie. A ja mam stręża dwójkę, nie, ja mam jedynkę stręża, ale to nie się uda mi się go zabić, no to... To lipa, o Jezu, jeszcze nie to kupiłem. O nie, co ja teraz zrobiłem? Ale teraz zwarzywiłem, o kurczę felek. Teraz to ostro zwarzywiłem i ten gość mi ucieknie, nie? Ta, ucieknie mi ten typek, więc... Lipa jak cholera. A może mi się chociaż uda tego zabić. Mam nadzieję, że słyszycie na tym odcinku, jak klikam tą cholerną...
Myszka. Nie mam pytań, co się teraz stało. Czy ten typek nagle dostał stręża? No to fajnie. Widzimy się przy następnej osobie. Niestety. Okej, dobra, już tutaj tepam do trzeciej osoby. Jest to gracz Oniku Smark, także co? Tepniemy sobie do niego. Znowu napisałem na czacie, do kogo mogę tepa, bo jak wiecie, na tej edycji niestety są zablokowane te pisanie, wiecie, do mnie tepa, w sensie, że tepaj do mnie, kto sołysz i tak dalej, bla bla bla. No wiecie, w każdym razie o co mi chodzi, bo pewnie gracie na Dragonia, jak nie, no to wbijajcie i grajcie. No, wiecie o co w każdym razie chodzi, że jest to zablokowane po prostu i można sobie jedynie pisać, wiecie, jakimiś tutaj skrótami klawiszowymi i oszukiwać innych graczy, że no tutaj takie, wiecie, no dobra, w każdym razie wiecie o co chodzi, że po prostu jest zablokowane to całe tepanie i tyle. Czy ten gościu chce się ze mną bić? On mi coś pokazuje. Nie no, Smarko, ja się chcę bić na klepę. Pisałem, że chcę na klepę. To chcę na klepę, a nie to jakieś sojusze magiczne mi będziesz pokazywał. Gościu, nie ma. Lejemy się ostro po kaskach, jak widzicie. Także weźcie tam, docencie łapką w górę ten odcinek. Tym, że po prostu stara się dla was nagrać ten one click challenge. Nie wiem, czy słychać w ogóle to klikanie w myszkę. Oczywiście mam nadzieję, że słychać, bo byłoby mega spoko, gdyby po prostu to się jakoś tak wyróżniało od innych filmików, że wiecie, całe życie na makro, a teraz widzicie, jedynie 6 CPS-ów wyciągam, bo ja dosyć wolno klikam. Mogę ewentualnie tak 7 CPS-ów wyciągnąć i będę dwoma palcami klikał. Ale to też jest rzadkość, ponieważ no ja od 4 lat gram na makro, od kiedy praktycznie makro weszło tutaj, wiecie, na serwery i tak dalej, no to ja cisnę na makro, wiecie, nie chce mi się klikać w myszkę. Zresztą, no, przyznajcie się w komentarzach, kto z was też gra na makro, bo chcę wiedzieć. O, no i polizał gościu. Tej, w sumie, ja na tym one clicku też jestem dobry. Kurde, ode mnie gości na one clicku liżą, mimo że to jest strężyk, to ja normalnie chyba wymiatać jestem. Jeśli chcecie więcej takich odcinków sklepy na one clicku, to zostawcie suba i łapkę, serio. Mówię wam. Nie wiem co mówię, ale coś mówię, więc dajcie suba i widzimy się przy następnej osobie, także pozdro. Lol. Nie sądziłem, że aż takie łatwe będzie to zabijanie. Okej, tutaj Van Guber, ja go doskonale znam, pisze, do mnie możesz tepać, także tepamy do Van Gubera. Mam nadzieję, że on się zachowa tutaj w miarę honorowo i będzie się ze mną bił do końca. Byłoby to mega w porządku, tym bardziej, że go znam z live'ów i tak dalej, z oglądania, więc zobaczymy, czy osoby, które tutaj bardzo dużo mnie oglądają na live'ach, bo doskonale jego kojarzeniki, jak mówiłem wcześniej, są normalne, fajne, uczciwe i skłonę do klepy, ale gdzie ja jestem? O kurczę, oni mi tepnęli na korzyść wbite. Ej, żartowałem. Ej, żartowałem, chłopaki, gdzie ja jestem? Halo, jak to możliwe? Nie, gdzie ja jestem? Ja stąd szybko uciekam. O nie, co za ludzie. No, co za chamy. I co ja mam teraz robić, co z takimi ludźmi? No i patrzcie to. Ten gość w ogóle ma 1700 ranku. Czy mi się uda stąd uciec? No to jest pytanie, nie wiem. Jak mi się stąd uciec, to będzie kozacko, a jak nie, no to lipa. I to jest najgorsze teraz, w tym momencie. No, myślałem, że jak tutaj... O kurde, ile ich tu jest. Ja pierniczę. No, to się wrąbałem, co nie? Spróbujecie, co ja chyba nie spróbuję stąd uciec, bo nie ma sensu, nie poliżą. To jest... Jaka to jest gilia? Nie widzę w sumie nawet tagu ich gili, więc... Cykam pery po prostu do góry i... Nie wiem... O kurde, nie, znaleźli mnie. Dobra, to nie był dobry pomysł. Ach, czyli dobra, uciekłem. Chciałem się wkopać tak na dół, ale niestety ten gość się koło mnie pojawił, no i niestety, no i zginę, więc jest lipa, kurde. Nie. Kurczę, Felek, no i widzicie, to nie ma jak tutaj w tym momencie uciec, nie mam szans, kompletnie nie mam szans jak stąd uciec, chyba że jakoś tutaj bym uciekł w tym miejscu czy coś teraz i wiecie co, mam chyba nawet pomysł, jak tutaj tych typów porobić, a mianowicie kupię wysokie skakanie i wyskoczę po prostu do góry, zmyknę tutaj i pobiegnę gdzieś tutaj. I tutaj, i tu mogę się jedynie kopać jakoś tak. Tu jest jakiś też kolejny tunel. I sobie po prostu będę uciekał jakimś tunelikiem. Zobaczymy, czy się uda uciec. Będą mnie gonili, tak? No będą mnie niestety gonili. Więc mam przypał lekki. Mam nadzieję, że te tunele się zbyt szybko nie skończą i uda mi się na przykład zlogać. Jak mi się udało zlogać, to ja bez problemu będę logał. Chyba, że będą zaraz do mnie pery rzucali. Na 100% będą do mnie pery rzucali. A najgorsze jest to, że nie mam makra na klocki odpalanego, więc jest przypał kolejny. Uwaga, gdzie ja jestem? Aha, dostałem hita. W sumie nawet nie wiem, jak dostałem hita. Czy ten pery do mnie. Tak, ten typek do mnie na 100% rzucił perłę. Ich jest dwóch. Kurczę, Felek. Full skupienie, nie, tu nie ucieknę. Nie dostałem nadal hita, więc... Kurczę, chyba nic mi innego nie pozostało, tylko zlogać. Prawda, logam od razu i tyle. Nie będę się pierniczył. No widzicie, oni za mną pery rzucają. Tak sobie możecie obserwować. To jest jakiś typek, o kurde, to jest dwóch. 5 sekund. Brakuje mi 5 sekund, 4.
Na razie. Nie będę się pierniczył, logam od razu, nie dam im odrać killa. Van Guber, jeśli to oglądasz, pamiętaj, że zawiodłem się na tobie i tyle, pozdro. I muszę teraz pewnie czekać z pół godziny, ja już zanim coś nagram, bo będą na mnie tam kampili, więc lipa. Widzimy się przy następnej akcji, pozdro. Także ja tutaj tepam do kolejnego użytkownika, z nim Feksu, także zobaczymy, czy Feksu mnie tutaj tepnie za pierwszym razem, czy jednak będę musiał znaleźć jakąś osobę. Ja standardowo jem koksa, żeby tutaj mieć przewagę nad rywalami. I co? To, o, tepnął mi Feksu, tak jest idealnie. Mam nadzieję, że nie znajdę się tu w jakichś nogach. Chciałem przy sobie ukspanczem, tak, mam przy sobie ukspanczem. O, ale on mnie tepnął tutaj na jakieś, kurde, losowe kordy. Tej, to może to będzie jakaś wyrównana, fajna klepa. Napiszę mu M Feksu, bij się do końca. Daj M na speeda, dobra, masz M na speeda, stary, bij się do końca. Bij się do końca, dobra. Bijemy się do końca, Feksu, no łap emeraldy. No, rzuciłem mu... Coś, ziomek, no rzuciłem mu emeraldy na speeda i nie złapał. No dalej, gościu, kupuj speeda i lecimy, klepiemy się do końca, normalnie, tak o. Nie ma, lekko i lejemy się do końca. Mam nadzieję, że kupisz do tego speeda i będzie wyrównana teraz klepa, widzicie? Jednak opłaca wam się akceptować zombiaczka, bo daje wam szansę się poklepać tutaj na równych szansach, gdyż ziomkowi rzuciłem normalnie emeraldy. I teraz wiecie, możemy się bić, tylko mam nadzieję, że ten gościu nie jest jakiś dobry, bo ja na tym one clicku trochę taka kaleka jestem, nie ma co ukrywać. Wiadomo, bije się gorzej niż bez makra. Próbuję coś tam czasami sobie podżeterować i tak dalej na jakichś serwerach PvP, ale mi to średnio wychodzi, po prostu musiałbym więcej ćwiczyć, bo jak mówiłem w wcześniejszej fazie odcinka, a ja po prostu od 4 lat napierdzielam na makro. Czy to jest jakiś gościu? Nie, no myślę, że on się będzie bił 1 na 1. Sojusz, stary, daj nam 1 na 1. Sojusz, nie, chodź tutaj, Feksu, chodź, cię bijemy, Feksu. Daj, chodźmy się tu, bijemy, Feksu, a ty, gościu, Sojusz. Dobra, właśnie, gościu z Gielu sobie poszedł, tak on chyba był, gościu Gezielu. Chodź tu. Ja chcę na równym trensie, nie chcę bić się na jakiejś wodzie. I teraz przez to, kurczę, że odpuściłem temu gościowi na przewagę i się wyrównaliśmy z koksami, tak miałem nad nim lekką przewagę. A teraz, no, o Jezu, ale to jestem w ciery. Tak mogę. Okej, już myślałem, że poliżę. Dobra, nie pytajcie, co ja robię, no ja nie chcę, ten gościu się chce na wodzie bić, a ja nie chcę się bić na wodzie. Chodź, gościu, na równy teren, a nie, jak taka ciamajda, będziemy się bić na wodzie, jak takie, kurde, ryby normalnie, no ja, takie dwa rekiny wielkie z dragona i go klepa na wodzie, no nie. Woda Gaming to się, gościu, grało w 2013 roku na serwerach PvP, teraz to, wiecie, jakieś poteczki te inne na jakichś amerykańskich serwerach, które, wiecie, się nagle się to wszystko wzięło w Polsce, że go na Amerykę, o Jezu, ale ten gościu mnie strefuje, na kliku sobie to nagrywam, na mnie, że ten gościu tym... Badać, że nie będzie tego, że tego oglądał, ale wstyd, ja pierniczę, ale mnie strefuje. O posz, ale wstyd dla mnie, ja pierniczę, wiecie, zaraz rzucę stręcza, aż dwójkę normalnie. Bo ja tutaj nie widzę jakiegoś innego, o, ostatniego koksa zjadł ten typek, dobra. Mamy może jakąś szansę na zabicie, zabije mnie ten gościu, znaczy ja zabiję tego gościa, będzie to absolutnie niesprawiedliwe, no bo nie zasłużyłem na tego killa, że tak wam powiem. I mi się coś wydaje, że go po prostu zabiję z tego powodu, że ja mam stręcza dwójkę na sobie. I tyle, no więc wiecie, nie zasłużyłem na tego killa, nie ma co ukrywać. Jeszcze, ojeju, nie, naprawdę, przez to, że mam tego cholernego... Gdybym był na makro, na pewno ciśnie makro, wątpię, że bym tutaj cisnął na unclicku. To wyglądałoby to pewnie lepiej z mojej strony i by się tak nie dało stresować. Ale no właśnie, z okazji tego, że postaram się dla was i nagrywam ten odcinek. O, polizał, ale jest to kompletnie niesprawiedliwy kill. Także, no niestety, ziomeczku, nie zasłużyłem na tego killa, nie ma co ukrywać. No myślę tak, nie zas... Na on... Na klicku... Kliku byłem, bo to na odcinek XD. Tepaj po itemy. Dobra, nie zasłyszałem tego na killa, tak jak mówiłem. Oddamy mu jeszcze itemki, także co mordeczki. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. I czy ten gościu do mnie tepa? Halo, panie, jeszcze wam tutaj pokażę, jak mu oddaję itemki. Tylko czek, gościu, dalej, bo ci to zniknie wszystko. Chyba nie chce ten gościu do mnie tepnąć. A mu to zaraz zniknie. Halo, halo, panie. Panie, czy pan tutaj do mnie tepnie? Feksu. M Feksu. Tepaj. O, tepa do mnie Feksu, także elegancką tutaj oddam wszystkie tym. Mam, że na nie, że mu to po prostu nie znikcie. Także zostawcie tej łapkę w górę na koniec od tego odcinka. Subskrypcję oraz dzwoneczek. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do następnego odcinka. Piona. A jeszcze podziękuję za klepę. Również. Dziękuję. No i co? Do następnego odcinka. Na razie.